Publiczne nazwanie go agentem służby bezpieczeństwa domaga się od Krzysztofa Wyszkowskiego przeprosin i zapłaty 40 tysięcy złotych. Pozwany chce, by były prezydent powództwo wycofał i przyznał się do swojej rzekomej agenturalnej przeszłości. Proces Wałęsa kontra Wyszkowski rozpoczyna się od początku, a dziś obserwował go Grzegorz Jankowski. To ja założyłem Wolne Związki Zawodowe w Gdańsku i to do mnie, do domu zapukał Lech Wałęsa, zgłaszając się do działalności publicznej. Krzysztof Wyszkowski twierdzi, że pomógł Lechowi Wałęsie wspiąć się na szczyty władzy. To z kolei sprawia, że czuje się odpowiedzialny również za jego rzekome niecne uczynki. Chcę, żeby się przyznał i przeprosił. Lech Wałęsa ma przeprosić za agenturalną przeszłość. Tyle tylko, że sąd lustracyjny w wyroku z 2000 roku dowodów na współpracę z bezpieką nie znalazł. Wyroku lustracyjnego pomijać nie można. Ale zdaniem Wyszkowskiego i jego pełnomocnika nie tylko można, ale nawet trzeba, bo w sprawie pojawiły się nowe dowody. To jest dokument, który wskazuje na to, że Lech Wałęsa był nagradzany właśnie przez swoich dysponentów, ale i dowody ze świadków. W tym opowieść byłego SBK opublikowana na stronie internetowej Krzysztofa Wyszkowskiego. Raz go przywieziono, była rozmowa kilkugodzinna. I Wałęsa podpisał zobowiązanie współpracy. Przysięgał, że będzie lojalny w stosunku do służby. Człowiek, który złożył takie oświadczenie, ma być jednym ze świadków w tym procesie. Ale według pełnomocnika Lecha Wałęsy, zeznania SBK-ów mogą być dowodem na agenturalną przeszłość, ale wcale nie Lecha Wałęsy. Ciekawe, skąd pan Wyszkowski ma z nimi kontakt, skąd się od nich dowiedział, jak wie, co oni będą zeznawać. Też musiał mieć jakieś w związku z tym, jak nie wówczas, to teraz kontakty, skoro tych ludzi powołuje. Lech Wałęsa dziś w sądzie się nie pojawił. Rozprawa została odroczona do 22 sierpnia. Wyznaczony niedawno obrońca Krzysztofa Wyszkowskiego poprosił o czas na dokładne sprecyzowanie swojego stanowiska w tym procesie. Przekopanie Mierzei Wiślanej przyniesie korzyści ekonomiczne, oszczędność kosztów transportu i rozwój gospodarczy regionu. Urząd Morski w Gdyni przyjął 100